Tego wieczoru dziewica Maryja ukazała się cała ubrana na biało. Również płaszcz, którym była okryta, był biały, szeroki i okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę z 12 jaśniejących gwiazd. Na piersi mama miała serce z ciała, które mocno biło. Miała ramiona otwarte w geście przyjmowania. W prawej dłoni trzymała koronkę różańca świętego, białą jak ze światła. Różaniec opadał jej prawie do samych stóp. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Świat był spowity wielką, szarą chmurą. Na ziemi przewijały się sceny wojny i przemocy. Mama powoli ujęła połę swego płaszcza i zakryła część świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, spoglądam na was z matczyną czułością i jednoczę się z waszą modlitwą. Kocham was, dzieci, kocham was przeogromnie. Dzieci, tego wieczoru wzywam was wszystkich do chodzenia w światłości. Patrzcie na moje serce, patrzcie na promienie światła wychodzące z mego niepokalanego serca. Podczas gdy mama wypowiadała te słowa, palcem wskazującym pokazała mi na swoje serce. Ukazała mi je w całej jego piękności, odchylając również część płaszcza, które je zakrywała. Promienie rozświetliły cały las ze wszystkimi obecnymi. Potem Maryja mówiła dalej. Drogie dzieci moje, módlcie się i nie traćcie czasu. Nie dajcie się przestraszyć przez pułapki księcia tego świata. Idźcie ze mną, dzieci. Idźcie ze mną na drodze, którą od długiego czasu już wam wskazuję. Dzieci najukochańsze, nie lękajcie się. Ja jestem przy was i nigdy was nie porzucę. Dzieci, także tego wieczoru jestem tu pośród was, by prosić was o modlitwę za mój umiłowany Kościół. Módlcie się, dzieci, nie tylko za Kościół powszechny, lecz też za swój Kościół lokalny. Gdy mama to mówiła, jej twarz stała się smutna. Jej oczy wypełniły się łzami. Potem dziewica Maryja powiedziała mi: córko, módlmy się razem. Miałam wizję na temat kościoła. Najpierw zobaczyłam kościół w Rzymie, świętego Piotra. Był zanurzony w wielkiej chmurze, ledwo go widziałam. Chmura podnosiła się z ziemi. Potem zaczęłam widzieć różne kościoły na świecie. Wiele było otwartych, ale wewnątrz nich nie było nic. Wyglądały, jakby były ograbione. Tabernakula były otwarte, puste. Potem zobaczyłam inne kościoły zamknięte, zabite deskami, jakby zamknięte już od długiego czasu. Potem mama mówiła dalej. Dzieci najukochańsze, módlcie się wiele za mój ukochany kościół i za kapłanów. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Daję wam moje święte błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.